Gdzie Spidey w ogóle teraz mieszka? Nie w mieszkaniu, tylko w domu, jo? Czy to ona? Ukradła od Tombstone'a motor? Wow! Okropne korki. Sandman strasznie nabałaganił. Coraz lepiej ci na tym idzie. No, w mieście się przydaje. Co to za zmiany? Nie jestem co do niego przekonana. Chyba, że to są zmiany przez to, że aktorka nie chciała już grać i tak samo jak z Peterem zrobili. Co się stało? Nie chciała grać, nie chcieli jeść cokolwiek. Tak się cieszyłeś z tej pracy. Wiem, zaplanowałem już cały semestr. Za tydzień mieliśmy budować helikopter zasilany ziemniakiem. Tak mi przykro. Sama też niedługo mogę zostać bezrobotna. Johna już robi czystki? A, tak jakby. Wprowadza radykalną merytokrację. Kurde, co to w ogóle znaczy? To znaczy, że kto nie napisze tekstu na pierwszą stronę w tydzień, wylatuje. O, cóż, więc tobie nic nie grozi, bo jesteś z nich najlepsza. I masz Spidermana. A Johna nie lubi Spidermana. Co tam masz? Niesprzedane książki. W domu kończy mi się miejsce. Masz świetne recenzje. I sprzedałam 14 sztuk. Można tak parkować motor na środku ulicy praktycznie? Bugle to największa gazeta w mieście. Mogę tam coś osiągnąć. Dobra, chyba można. Ale jeśli mnie wyleją, to nie wiem, co zrobię. Czy ty w ogóle potrzebujesz Bugle, żeby się realizować? Cóż, próbowałam coś zdziałać na zewnątrz i... 14 kopii. Teraz muszę coś zmienić od środka. Muszę się dowiedzieć, czemu ona tak wygląda. Może faktycznie zmienili aktora tak samo jak z nim. Nie zdążyłem tu ogarnąć. Nie pamiętam, czemu zmienili, albo nie wiem. Może na tyły? Tak. Od Stober! To ja zrobię małe porządki. U nas też jest aktualnie od Stober. Co tu jest napisane? Nie wiem. Ale w każdym razie to jest tydzień wstecz. To może chodzić o to, że po prostu miał do tej szkoły i tak się nazywa ta szkoła. Ale nie pamiętam tego. 15 oktobera niedawno było. Wait, jak chcę użyć aparatu pierwszy raz w tej grze. Nie wiem. Zobacz, jaki fajny Peter. Uśmiecha się. Podobno fajne zdjęcie się robi w tym... trybie aparatowym. Ja żadnych grzego nie używam. Widzimy, jak w Cyberpunk robi zdjęcia. W tym do miniaturek, do czegoś. Zdjęcia. To właściwie nie byłoby takie złe. Tylko, że miniaturki mam już inne. Już takie zamówione. Takie wyglądające jak samo, tylko hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. Dobra, rypać to. Tak, wyjdź. Ale fajne, od cholery rzeczy. Fajna zabawa dla osób, które lubią się tym bawić. Albo faktycznie chcą robić zdjęcia do miniaturek czegoś. Oh no! Big City Bank. 4764 dolary ma do zapłaty. Czemu w ogóle to nie jest po polsku? To jest outstanding principal. Dług? W sensie zadłużenie, w sensie nie wiem, jak się nazywa? Kredyt? Czy on ma na koncie $500,000? A mi się wydaje, że po prostu ma zadłużenie jeszcze tyle za to mieszkanie. Co to jest w ogóle za to? A. May zastawiła dom, żeby utrzymać fist na powierzchni. A teraz ja tonę. O nie, nasz przyjaciół ma do zapłaty więcej pieniędzy niż zarobiłem przez pół roku pracy. Albo przez całe 6,5 roku streamowania. Ale żyją zajebiście! Też bym tak chciał.
pandy zeżreć sobie makaron, pizzę jeszcze pod tym i wszystko nieotwarte wygląda. Skarpetki sobie tu leżą, ubrania, zeżarta panda. Jacyś ludzie. Tej osoby nie znam, a ta wygląda trochę jak, może nie wiem, młody Peter. WMD Island. Myślałem, że znajdę coś znanego. Przeze mnie. No rany, tak chciałem w to zagrać. Tylko nie wiem Speed kiedy. Speed Nonagon. A, to jest od tego przyjaciela. Mówię coś, grafika jest zrypana. Pogram może jeszcze w Spider-Man z 30 minut i może dostanę odpowiedź na tych herbatnikach. Bo to jest aż do przesady. Ta pomarańcz, wszystko inne w tle. Tu według mnie dużo lepiej wygląda. Speed Nonagon, to jest tego przyjaciela Milesa gra. Zapomniałem, jak on się nazywał. Gankiego. Idź maj do góry. Zakończmy może po tym domu, po wyjściu z domu. I się zakończy misja. O nie! Nie mogę iść do góry. Mam posprzątać dom, ale razem nie sprzątam nic. Banany! Szkoda, że z nauczaniem nie wypaliło. Co będzie dalej? Sam nie wiem. W sumie chciałbym zrobić sobie wolne. Ale raczej mnie na to nie stać. Halo. A jakby sprzedać dom? Nie mogę. To znaczy mógłbym, ale nie mogę. Jeśli trzeba, ja pokryję hipotekę. Nie zgadzam się. Poza tym mówiłaś, że Johna może zrobić porządki. Nie dam się zwolnić. Wiem, ile ten dom dla ciebie znaczy. Okej. Okay. Wymyślimy coś. Czemu oni nie segregują śmieci? Do organicznej. Organicznych śmieci wywala się owoce, a nie do normalnych śmieci. I czemu w ogóle mają dwa... Dobra. Mają od cholery tej pandy. I kawałek chleba, czy ciasta. Hej, a czy myślałaś coś trochę o tej przeprowadzce? Już ci mówiłam, muszę być blisko miasta, gdzie coś się dzieje. Ale pomyśl o tych wszystkich romantycznych kolacjach. Kiedy ostatnio jadłeś kolację w domu? W sumie fakt. Nie mogę do niej pójść nawet. Ej! O, mają tablicę. Co to? No, teraz mogę do niej pójść. To wszystko jest May? Tak, muszę je oddać, ale... jeszcze nie teraz. Co tam oglądasz? Twoje stare, urocze zdjęcia. Czyli zgadzam, że to one. Rany, dawno ich nie widziałem. Obejrzmy sobie stare zdjęcia. To chyba z mojego pokoju. Po co jej takie zdjęcie? Równowaga. Co to znaczy? Ciekawe, czy wciąż tam jest. Rozejrzyjmy się. Pokaż ukryty tekst. Pokaż ukryj tekst. Daj znać, jak coś znajdziesz. Ja obejrzę zdjęcia, których mi nie pokazywałeś. O, urocze. Tacy to pożyją. Ten pokój, przedpokój, czy co to jest większy niż prawie całe mieszkanie, w którym mieszkam. Mogę usiąść sobie? Cudem wujek Ben zawsze w tym zasypiał. Wygląda na wygodne. Przydałyby się świece. Ludzie stawiają je w łazienkach, nie? Mhm. Chciałem tutaj zrobić remont. Ale dobra. Poza tym jest git. Odbicie w lustrze! No dziwnie, jakby nie zadbali o taki szczegół. Co ciekawe, odbicia w lustrach są często innymi wymiarami. No, bo nie da się chyba zrobić stricte odbicia w lustrze. To jest po prostu... inny Peter. W innym miejscu. Gdzieś... kiedyś chyba widziałem, jak było, że na przykład 500 km za mapą jest po prostu takie pomieszczenie, w którym jest dosłownie to samo. Nie wiem, jak teraz to wygląda w dzisiejszych czasach przy grach, bo to było sprzed 10-20 lat informacja. Ale no, wciąż było. Pachnie May.
Ach, nie May. Ale May nie ma już. A jakaś tam walizka leży. Ten wujek Ben wygląda jak policjant z The Amazing Spider-Mana. Ten ojciec MJ. O w mordę. Czasami łapie znienacka. Pójdź. Fajne zdjęcia. Urocz. Uncle Ben. Dobra, to idziemy do swojego pokoju zobaczyć, czy mamy dziurę w ścianie. Nie wiem, po co mu ona była, ale... Gdzie była ta dziura? Pewnie za regałem jakimś. Piesio. O May, niezłe bryle. Wujku, proszę, proszę. Ona wygląda jak MJ. Ta aktualna aktorka. A to pamiętam, tylko tu była inna osoba. Gdzie jest dziura w ścianie? O! Ha! Miałem dzisiaj chemię. Chciałem, czy tutaj dobre masy są wpisane. Tak, są. O, ten. O, tlenu pamiętam. 15,999. Tu jest ta dziura w ścianie. Nie było ich stać na załatanie. Zaproszenie czy zmora? Czekamy na telefony. Zmora! I to zdecydowanie zmora! Coś wam powiem o tym tak zwanym superbohaterze! Ani nie super, ani nie bohater! O co mu chodzi? Jest to szósty? Ma jakieś kompleksy? Jak dla mnie to świ? Co to za hałas? Ale jak to? Peter... O, myślałem, że słyszę szczura za ścianą. Hej, co się dzieje? O. Nic. Ja tylko... Jak Peter dziwnie wygląda. Nie przyjęli go? W twoim wieku prowadziłam klub dyskusyjny. Byłam kapitanką drużyny i grałam na skrzypcach w orkiestrze. Każdego roku starałam się znaleźć sobie nowe zajęcie. Ale kiedy postanowiłam zostać najlepszą uczennicą, rozsypałam się. Zamiast być dobrą w kilku rzeczach, nie byłam dobra w niczym. Więc odpuściłam. Równowaga jest drogą. Ona nalazowała tą buźkę? Nie tylko celem. Wciąż nad tym pracuję. Dalej. Dlatego zostawili dziurę w ścianie. Tak, proszę. Bo chcieli sobie narysować oczka do niej. Tam w ogóle mają do dupy ściany, że można ręką sobie o tak rozwalić ścianę. U mnie by to się nie sprawdziło, co najwyżej złamałbym rękę. Może ciocia miała rację. Co za dużo, to niezdrowo. Czasem trzeba odpuścić. Lepiej zajrzę do MJ. I zakrwawiłbym całą ścianę. Zarazem. A to jej wystarczy lekko uderzyć, jak ja widzę czasem na filmikach, że ktoś się przewrócił i uderzył łokciem czy głową o ścianę i jest dziura w niej. Dostałam cynk. Tratwa przenosi jutro kilku więźniów do Ravencroft na ewaluację. Wiadomo których? Nie, ale się dowiem. MJ! Harry! Wow. Chodzi o laskę. Lekarze ostrzegali przed takimi uściskami. Wybacz. Harry. Tęskniłem.
Ja za tobą też. Jak jakiś bogacz chodzi. Słyszałem o May. Tylko bogacze tak chodzą. Lasce. Takiej lasce. Nie żeby on nie był miliarderem, ale... Ale... W Europie? Wybaczcie mi. Leczyłem się w odosobnieniu tu w mieście i nie chciałem, żebyście się martwili. Masz to samo, co twoja mama? Miałem. Czas przeszły. Teraz choroba ustępuje. Harry, to... Nie wierzę, wyglądasz świetnie. I tak się czuję. A, robota wzywa. Kolacja jutro? Coney Island? Tak jak dawniej? Widzimy się. To nowość. Tak, nauczyła się tego, kiedy byliśmy w Sylkarii. Carly? Wybacz, że tak bez zapowiedzi. Albo... Co? Nie, Jana? Żartuj. Wejdziesz do środka? Lepiej nie. Właściwie to miałem nadzieję, że się ze mną przejedziesz. Pewnie. Aż dziw, że bieda bryka jeszcze się nie rozpadła. Myślałem, że pojeździmy jak dawniej. Możesz jeździć? Czy to mój stary rower? Nie, znalazłem go w necie. Ale jest prawie identyczny, nie? Wow! Tak! Ma nawet takie same naklejki i wszystko. Jesteś pewien, że to nie ten sam? Gotowy? Mój rower się nie umie zmieścić w samochodzie zbytnio. To dokąd? Nie, nie będąc złożonym. Dawaj, jedziesz za mną. Na pewno sobie poradzisz? Dobra, jeszcze pojadę z nim. Czuję się dobrze. Chciałem kończyć po wyjściu z tego, ale... Taki wypadek, ale nie jest mi potrzebna. Masz więcej energii niż ja. No, opowiadaj. Co słychać? Co porabiałeś? Uczyłem w szkole na zastępstwo, póki mnie nie wylali. Pomagałem też jednemu licealiście i jest wyjątkowy. Szczęścia z niego. Jak w GTA jazda. Wiesz, czytałem o twoim szefie, doktorze Octaviusie. Niezły numer. No, można to tak ująć. Nie mogę być szybszy od niego. Szkoda, w ogóle. Szkoda, że cię to ominęło. Napierdzielam w X, ale nie mogę. Dlaczego nie powiedziałeś mi o chorobie? Przecież bym cię wspierał. Lepiej, żebyś tego nie widział. Leczenie było okropne. Siedziałem w zbiorniku z płynem leczniczym. Miałem potem straszne koszmary. W zbiorniku? Wow. Taki eksperyment. Widziałeś nawet ten zbiornik. Zaraz, to liceum Midtown. Tutaj chciałeś przyjechać? Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Nie no, muszę skończyć, bo to źle wygląda. Mówię, mam nadzieję, że dostanę jakąś odpowiedź fajną, przydatną. To się faktycznie to miejsce potwierdzi. Wygląda dokładnie tak jak 10 lat temu. Zakończę w momencie, w którym będę mógł zapisać i zakończę. Oh. No, jeśli to będzie teraz. Dzięki. Chodź. Dlaczego tu jesteśmy? Nienawidziliśmy liceum. Pamiętasz, jak Flash i jego kumple otoczyli mnie i zepsuli laptopa? Flash. Straciliśmy prezentację. Te na konkurs młodych przedsiębiorców. Robiliśmy ją miesiącami. A następnego ranka była konferencja. Miałem kopię zapasową na pendrive'ie. Ale zostawiłeś go w szafce. Zadzwoniliśmy do szkoły, żeby nas wpuścili. A oni odmówili, bo było już po godzinach. Zdesperowani chodziliśmy dookoła całej szkoły, sprawdzając każde drzwi. Aż trafiliśmy na te. Czekaj, co ty... Pamiętam, że trzeba je podważyć. Wbijamy? Włamanie do szkoły. Teren czysty. Chodź! Mogę zapisać? Zapisz ręczny. No mówię, muszę dowiedzieć się, dlaczego tak kolory są podbite. Niektóre są ładniejsze, takie jak tutaj menu według mnie. Ale no, sama gra jest zbyt mocno podbita kolorami. Może się dowiem, mam nadzieję, że tak. I wrócimy wtedy do Spidermana, czyli w przyszłym tygodniu. 50 zł za edycję Deluxe, czyli za dokupienie skinów. Myślałem, że ja dostanę te, mówię, przedpremierowy pakiet. Chyba, że on jest tylko w edycji Deluxe, ten skiny dodatkowe, ale dobra. To są tylko skiny i chyba dwa punkty levelowe do przodu. To jest w ogóle dla mnie debilne, żeby dawać punkty levelowe w lepszych edycjach gry. Czyli ułatwienie dla gracza w lepszej edycji gry. No i 6 gry. Tu jest inny zapis, który mogę właściwie usunąć. Sprawdzałem, czy... jak zmienić
ten kolor, co był wcześniej. I udało mi się. Okazało się, że miałem odpalonego HDR-a w konsoli. Miałem ustawione zawsze odpalaj z HDR. Więc teraz będzie wyglądać inaczej. Czy lepiej? To miejsce wygląda dokładnie tak jak 10 lat temu. Może ocenić osoba, która widziała tamto i tamto. Naraz. O, teren czysty. I wracamy do momentu, w którym skończyłem. Teraz wygląda lepiej czy gorzej, to nie mnie ocenia, bo widziałem ciągle i tak ten sam ekran. Wiesz, że jesteś pewny? Bo byłem, to znaczy jestem. Dlaczego teraz o to pytasz? Nie wiem, stresuję się. Za chwilę będzie zagrywała młoda, schodząca gwiazda z numerem 12, Erik Monacelli. To zapolowy Rick. Co on tu robi w piątek wieczór? Słucha meczu. Pokaż nam, jak gra świeżak miesiąca, młody. Zostaniesz w tej drużynie na zawsze. Dawaj, biegniemy. Czekaj, zobacz. Zagranie. Ten chłopak ma prawdziwy talent. Będziemy go widywać jeszcze. Weź normal pancake. Wiesz, akurat na start. Wiadro? Nie, nawrócisz. Hejo! To była całkiem niezła obrona. A teraz wracamy do bazy przy dwóch autach i ostatnim zawodniku. Muszę na to? Zwalimy cię z nóg. Nieźle. Dalej. Tak robią przestępcy. Czy ja jestem przestępcą? Jesteś przestępcą. Hej, zapomniałem ci powiedzieć, że pokazałem mamie naszą prezentację. Była zachwycona. Skrytykowała tylko jedno. Ładnie tutaj. Homecoming! A inny. Uzdrowić świat. O kurde, super! Co nie? Jeśli dobrze pamiętam, twoja szafka jest przy schodach, nie? Padnij! Widział nas? Pewnie nie. Chyba nie. Rozdzielmy się. Widzimy się na sali. Hej, kto tam? Niedobrze, 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 Mayday! Jedny! Zostaw tą tlankę w cholerę! O nie, nie mam sieci! Gdzie jesteś, gnojku? Gdyby wystarczy, że zobaczyli na kamerach, to i by wiedzieli, kto jest szpiderem. Stroisz sobie ze mnie żarty, tak? Przydałoby się uzupełnić sieci. Chwila. Chyba miałem zapas w pracowni fotograficznej. I jeszcze się nie przyzwyczaiłem. Jak za dawnych czasów. Muszę bardziej oszczędzać sieci. Tutaj? To jest... Biologia? Chemia. Czyli tak, biblioteka, pracownia, sala gimnastyczna, szafka. Łatwizna. Droga wolna. Pora ruszać. Co to było? Szlak! Szkoda, że nie wrzuciłem kopii projektu do sieci. Przytrzymaj, R2. To na pewno jakiś bachor. Duch Midtown nie istnieje. Jak to nie? Gdzie mam iść? O! Wentylacja. Najlepsza przyjaciółka pająka. Tu mam zejść? No dobra, gdzie zostawiłem swoją płynną sieć? Na razie posprawdzajmy sobie wszystko, co jest, jakieś zdjęcie. Przyznaję, że mam na ich punkcie lekkiego bzika. Avengers Tower! Chyba sobie zrobię tak, że po Spider-Manie będę ogrywać Raymany. Te cztery części najpewniej. Bo gram jedynkę, dwójkę, trójkę i... Legends. Chyba, że jeszcze ogram Revelations. Czyli fanowską wersję chyba jedynki. Nie wiem, czy to właśnie jest jako remake zrobione, czy to jest zrobione jako... Fanowskie... Fanowska jedynka. ESU.
Doktor Octavius ma tam w przyszłym miesiącu wykład. Muszę kupić bilet, zanim się wyprzedadzą. A potem zacznę ogrywać Marvel's Guardian of the Galaxy, które dostałem na święta, czyli zaraz minie rok. Ale lepiej teraz niż nigdy. Co tu jest? A. Kwas. Chwilę potem wpadłem na MJ. Nie wiedziałem, czy powiedzieć hej, czy cześć, więc powiedziałem hejść. Hejść nie jest takie złe. Harry i ja weszliśmy na zardzewiałe stuletnie schody, żeby zrobić to zdjęcie. Warto było. To co lubi. Czy tu jeszcze jest? Nope, to dalej idziemy. Wiem, że gdzieś je tu położyłem. Aha, mam was. O kurde. Nikt tego wcześniej nie zauważył, jo? Ruchy, ruchy. Ale uwalona podłoga. Dupnego woźniego mają. Znowu. Powinienem zwiększyć pojemność, żeby sieci tak szybko się nie kończyły. A teraz do sali gimnastycznej. I rozwalił wentylację. Za tym wiatrakiem. Muszę jakoś przejść. Rozwalił wentylację. Stary plecak. Zapomniałem o nim. Muszę to wszystko zacząć notować. Cześć, CSX-ie! Podłogo kultiści, największy fanie Spidermana na tym kanale. Hejo. Hello there. Nie mogę się od niego uwolnić. Muszę jakoś odwrócić jego uwagę. To jest do odwracania uwagi. O, jest na czerwono pokazane. Co to? Dobra, czas się zwijać. Możesz zostać na miejscu, dziecko. Przestań uciekać. Halo. A, L2, ja klikam. Harry pewnie już czeka w sali gimnastycznej. Gdzie jest sala gimnastyczna? Wszystkie dry drzwi wyglądają jak sali gimnastycznej. To jest magazynek. Moje ulubione miejsce na WF-ie. A przynajmniej w podstawówce i gimnazjum.